Witam ponownie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Mówiliśmy o dzisiejszej rocznicy Majdanu, mówiliśmy o zagrożeniu dla Ukrainy, ale też zagrożeniu dla Polski. W tej chwili kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy obrony terytorialnej jest mobilizowanych w gotowości do obrony też polskich granic, ale też ponad 100 tysięcy regularnej armii, wielu funkcjonariuszy, którzy chroni naszą granicę już od pół roku przed ataku hybrydowym. Też chcielibyśmy ich uczcić pieśnią Wojska Polskiego. Legiony to żołnierska nóż. To był hymn Wojska Polskiego, wykonany z gali Gazety Polskiej sprzed 3 lat. A wracamy do naszej dyskusji z senatorem libickim z Koalicji Obywatelskiej i eurodeputowanym Nie, z Ryszardem Koalicji Czarneckim. Polskiej. Z Koalicji Polskiej, powiedziałem. Tak, no, przepraszam bardzo. I Ryszardem Czarneckim z Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj chyba nie było pomyłki. Panowie, mówiliśmy o polityce, o tym, co się dzieje na wschodzie, o geopolityce, o Stanach Zjednoczonych, które reorientują swoją politykę w tej chwili na Polskę. No ale mamy też decyzję TSUE, która jest kolejnym nożem w plecy, jeżeli chodzi o również nasze zdolności obronne, bo dzisiaj to, czego potrzebuje Polska, żeby bronić wschodniej flanki NATO, to wsparcia militarnego i pieniędzy.
I właśnie w tym momencie Unia Europejska uderza w nasze zdolności finansowe. Zobaczmy. O, przepraszam, nie mamy materiału, to w tym tygodniu TSUE wydał wyrok, którym uznał, że polska skarga i węgierska na mechanizm praworządności jest niezasadna. W związku z tym można w zasadzie w sposób dowolny interpretując brak praworządności w Polsce, odbierać Polsce pieniądze, co zresztą się już dzieje od pół roku. A praworządności uczą nas szczególnie Niemcy, które doprowadziły po raz kolejny w ciągu jednego wieku Europę na skraj wojny swoją polityką, tym razem wspierania dyktatora w Moskwie. To może senator Libicki. Tak jak przy poprzednim temacie, przy temacie Ukrainy, była tutaj między nami zgodność, jeśli chodzi o nas trzech występujących w tym programie, tak tutaj tej zgodności nie będzie. No, czasem przypomnieć, od czego to się wszystko zaczęło. No, zaczęło się od tak zwanych reform wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. I to jest esencja tego sporu. Czy to jest tak, że te reformy pana ministra Ziobro dotyczą kształtu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i wobec tego mamy w tej sprawie wolność, czy też te tak zwane reformy uderzają w niezależność sądów i niezawisłość sędziów. A wtedy, jeśli tak jest, to Unia Europejska ma prawo, że tak powiem, mówić, że zasady unijne są tutaj naruszane. Moim zdaniem mamy do czynienia nie z reformą kształtu wymiaru sprawiedliwości, tylko z chęcią uderzenia przez obóz rządowy w niezawisłość sędziów i niezależność sądów. W tym sensie uważam, że unijne interwencje są tutaj uzasadnione. Kwestia druga. Ja się w bardzo wielu sprawach, także i w tej, o której przed chwilą mówiłem, nie zgadzam z panem ministrem Ziobro, ale w jednej sprawie miał rację. No jeśli jest tak, że pan premier Morawiecki zgodził się na stosowny zapis i wprowadzenie mechanizmu pieniądze za praworządność, to nie trzeba było być wielkim prorokiem, żeby wiedzieć, iż orzeczenie TSUE będzie takie, jakie właśnie zapadło. Jeśli mnie coś w tym wszystkim dziwi, to dziwi mnie rzecz następująca, bo jeżeli ze strony Unii Europejskiej pojawiają się trzy warunki dotyczące, że tak powiem, uruchomienia pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy, a jednym z tych warunków jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i co więcej, w tej sprawie z różnych powodów rząd PiS-u się też zgadza, bo pan prezes Kaczyński wielokrotnie mówił, że Izbę trzeba zlikwidować, bo ona nie spełniła swoich oczekiwań i także oczekiwań Prawa i Sprawiedliwości. I tego się nie robi, no to trudno w związku z tym uważać, że te pieniądze zostaną odblokowane. Nie rozumiem, czemu się tego nie robi. I wreszcie na koniec. Bardzo dobrze, że mamy do czynienia z jednością Zachodu w kwestii zagrożenia rosyjskiego. Natomiast to z całą pewnością nie będzie tak, że ponieważ ze wschodu jest zagrożenie rosyjskie, to w związku z tym wszystkie zasady, którymi się kieruje Unia Europejska, mogą być zawieszone i można się do nich nie stosować. Nie, należy się do nich stosować. No jedną z tych zasad bez wątpienia jest to, że można blokować pomoc dla Ukraińców. I to jest praworządne i bezkarne. To, co właśnie zrobiły Niemcy, tudzież zbroić ich armię, dając im pieniądze, budując Nord Stream 2. To są zasady Unii Europejskiej, które są praworządne, natomiast niepraworządna jest próba wyrzucenia sędziego iwulskiego, kapitana służby wewnętrznej z Sądu Najwyższego, delegowanego przez służby specjalne. Jeszcze pana Piotrowicza można było wyrzucić, to wtedy byłoby sprawiedliwie. Pan Piotrowicz nie został delegowany do Sądu Najwyższego przez służby specjalne, tylko do Trybunału Konstytucyjnego przez no, demokratycznie wybranego. Pan Piotrowicz ma mniej więcej taką jest samą pewna różnica. Kartę w życiorysie jak sędzia Iwulski, mniej więcej. Nie, nie ma takiej samej, ponieważ nigdy nie był w komunistycznych służbach specjalnych i nie został delegowany do sądu przez komunistyczne służby specjalne. Myślę, że pan jako senator powinien widzieć różnicę między polskim demokratycznym parlamentem a ubecką wojskową Między komunistyczną prokuraturą i PZPR-em
a służbami specjalnymi PRL-u nie było specjalnej różnicy. Czyli nie widzi pan różnicy między parlamentem a ubecką opcją wojskową? To jest pana zdanie. Ja się z tym nie zgadzam. Bardziej cenię izbę, w której pan zasiada. Eurodeputowany Czarnecki. Różnimy się w tej sprawie. Dosłownie kilkadziesiąt minut temu przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, był premier Belgii, zresztą wybrany na to stanowisko dzięki w dużym stopniu akcji polskiego rządu, polskiego premiera, bo alternatywą był, uwaga, po tym jak przegrał walkę o szefa Komisji Europejskiej, był alternatywą był Frans Timmermans. Charles Michel oświadczył dosłownie 20 minut temu, że Zachód powinien przerwać politykę podawania gałązki oliwnej Rosji w sytuacji, gdy Rosja robi wszystko, aby iść w kierunku wojny. To ważne oświadczenie. Szkoda, że w tym samym czasie inne instytucje unijne, jak chociażby Trybunał Sprawiedliwości, zupełnie abstrahują od tej sytuacji. Otóż ja uważam, że możemy się w Polsce spierać o reformę wymiaru sprawiedliwości. Zresztą wywiad prezesa Kaczyńskiego, mówiąc o Izbie Dyscyplinarnej, też jest świadkiem pewnej autorefleksji po naszej stronie, a to są nasze wewnętrzne polskie sprawy. Natomiast sytuacja, w której opozycja w walce z rządem zaczyna wspierać instytucje jednak zewnętrzne, których działanie mogą skutkować, już skutkują zamrożeniem, a w przyszłości mogą skutkować zabraniem Polsce pieniędzy. Nie to rządowi, tylko polskim samorządom, polskim przedsiębiorcom, Polsce. Tutaj opozycja jednak wchodzi w kostium pożytecznych idiotów, mówiąc słowami Lenina, tak jak w ten kostium już niektóre instytucje unijne weszły. To się dzieje w tej chwili w niektórych instytucjach Unii Europejskiej. Nie wszystkich. Rada Europejska jest dobrym przykładem, że tak nie jest. Po części Rada Unii Europejskiej również. Natomiast na pewno Komisja Europejska momentami, Europarlament, w którym jestem, i także TSUE, to pokazuje, że tam w gruncie rzeczy nie ma żadnej refleksji do sytuacji. Pomijając to, że w wymiarze merytorycznym, panie senatorze, reforma, którą zrobił polski rząd, jest w wielu sprawach identyczna jak rozwiązania przyjęte w Niemczech czy w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, tam Francji, Holandii, Hiszpanii. Tam to nie stanowi problemu. Atakuje się Trybunał Konstytucyjny w Polsce. Mówi się nawet ostatnio, w tym tygodniu, w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, że to pseudo-trybunał. Tego Trybunału w ogóle w Holandii nie ma i nikt z tego powodu nie wytacza armat. Ten Trybunał Konstytucyjny zlikwidowano w Luksemburgu, wtedy kiedy premierem był pan Jean-Claude Juncker, późniejszy szef Komisji Europejskiej. To też nie było żadnej refleksji w Brukseli. To są podwójne standardy i proszę nie udawać, że państwo nie wiecie, że chodzi tak naprawdę o uderzenie w Polskę, która przestała pełnić rolę potulnego klienta, który dostarcza siłę roboczą do zbierania szparagów w Niemczech, czy generalnie jest takim bardzo rynkiem taniej siły roboczej i wielkim rynkiem. Musimy kończyć, nie? Ten czas się skończył i się czas nie powtórzy. Polska jest uderzana za to, że jest silniejsza niż była. Musimy niestety kończyć. Ja myślę, że jest pewne podsumowanie reakcji opinii publicznej. W ostatnim tygodniu 3 sondaże wskazały na bardzo silny wzrost poparcia dla obecnego obozu rządzącego po kilku tygodniach spadków. Te spadki wiązały się prawdopodobnie z problemami z Polskim Ładem i wysoką inflacją. Dzisiaj mieliśmy dwa wydarzenia międzynarodowe, zagrożenie na wschodzie i decyzje unijne. Prawdopodobnie ten straszak unijny przestał oddziaływać na polskie społeczeństwo i być może też w Berlinie i w opozycji powinni z tego wyciągnąć wnioski i zmienić sposób rozmowy z Polską. Bardzo dziękuję. Jan Filip Libicki, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, a już za chwilę, jak to wszystko komentują media społecznościowe i Mirona Chłopek.